Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Syskek, imieniu Ośrodka Myśli Społecznej imienia Ferdynanda Lassala oraz Fundacji imienia Friedricha Eberta. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie przywitać na naszej konferencji. Bardzo się cieszę, że znaleźliście Państwo czas w ten piękny poniedziałkowy dzień, aby podyskutować z nami na temat sytuacji w Niemczech, a także przyszłości relacji polsko-niemieckich, przyszłości Unii Europejskiej. Chciałem serdecznie przywitać panią konsul Republiki Federalnej Niemiec, panią Elisabeth Wolbers. Bardzo się cieszę, że także pani znalazła czas, aby spotkać się z nami. I chciałem przywitać naszych panelistów. Pana Rolanda Feichtera, który jest dyrektorem Fundacji imienia Friedricha Eberta, przedstawicielstwo w Polsce, oraz Adama Traczyka, prezesa Fundacji Global Lab, eksperta od polityki międzynarodowej. Jednocześnie chciałem wytłumaczyć nieobecność Marii Skóry z Das Progressive Centrum z Berlina, która niestety z powodów zdrowotnych musiała odwołać swoją wizytę we Wrocławiu, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja przy kolejnych naszych konferencjach, aby gościć tutaj Marię Skórę. Mówię dlatego przy kolejnych konferencjach, ponieważ to nasze dzisiejsze spotkanie jest jednym z cyklu konferencji lasalowskich, które zainaugurowaliśmy wspólnie z Fundacją imienia Friedricha Eberta, aby w ten sposób podkreślić postać Ferdynanda Lassala dla historii Wrocławia, dla historii międzynarodowego ruchu robotniczego. Od kilku lat w Wrocławiu organizujemy te konferencje. Także dzisiaj odwiedziliśmy grób Ferdynanda Lassala na cmentarzu żydowskim w Wrocławiu, ponieważ jutro Ferdynand Lassal obchodziłby rocznicę swoich urodzin. A te konferencje lasalowskie poświęcamy różnym tematom. Gościliśmy tutaj profesora Zygmunta Baumana z okazji 150. rocznicy powstania Socjaldemokratycznej Partii Niemiec. Dyskutowaliśmy także z udziałem polskich i niemieckich historyków o historii SPD i polskiej lewicy. Dyskutowaliśmy także w zeszłym roku z udziałem młodych ekspertek i ekspertów z krajów Europy Centralnej na temat wyzwań, jakie stoją przed Zjednoczoną Europą i Unią Europejską. Natomiast naszą tegoroczną konferencję chcieliśmy poświęcić kwestii, która wydaje się jest niezmiernie istotna nie tylko dla Niemiec, ale także w jakimś sensie dla nas Polek i Polaków, bowiem jesienią tego roku w Niemczech odbędą się wybory parlamentarne. Właściwie już trwa kampania wyborcza i niewątpliwie ten wynik wyborów w Niemczech, w zgodnej opinii komentatorów zajmujących się polityką europejską, ten wynik wyborów może być istotny nie tylko dla przyszłości Niemiec, ale także dla przyszłości Europy. Wydaje się także, że to rozstrzygnięcie niemieckie jest także niezmiernie ważne tutaj nie tylko dla nas jako dla Europejczyków, ale także dla nas jako Polek i Polaków, bowiem wydaje się, że przynajmniej w ostatnich miesiącach relacje polsko-niemieckie także znalazły się w takim kontrowersyjnym momencie, więc wydaje się, że także istotne jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak ewentualna zmiana rządu w Niemczech mogłaby wpłynąć na relacje polsko-niemieckie. I zanim przejdziemy do dyskusji, uwaga organizacyjna, najpierw oddamy głos naszym panelistom, natomiast potem bardzo zachęcam Państwa do zadawania pytań bądź wygłoszenia krótkich komentarzy. Nasi panelistowie będą do Państwa dyspozycji. A zacząć chciałbym od Adama Traczyka z taką prośbą, aby krótko przedstawił nam taką fotografię aktualnej sytuacji w Niemczech. Jak wygląda dziś ta sytuacja, jak wyglądają ostatnie sondaże. Jakbyś mógł taką fotografię sytuacji aktualnie przedstawić, żebyśmy potem mogli przejść do próby interpretacji. Szanowni Państwo, dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość bycia tutaj z Państwem we Wrocławiu.
Odpowiadając na to pytanie, faktycznie w Niemczech sytuacja polityczna jest niezwykle ciekawa. Jeszcze pół roku temu, czy nawet na początku roku wydawało się, że już wszystko jest jasne. Angela Merkel odbudowała swoją pozycję, odbudowała swoje wpływy. CDU w sondażach dochodziło nawet do poziomu 40%, co dawało dość pewną przewagę nad socjaldemokratami z SPD, którzy dołowali na poziomie 20 kilku procent. Zresztą co jest jakby stałym stanem przez dłuższy czas w przypadku niemieckich socjaldemokratów. Natomiast faktycznie pojawienie się Martina Schulza i przejęcie przez Martina Schulza i przywództwa partii i jego nominacja na kandydata, na kanclerza zmieniła tą sytuację. SPD wystrzeliło w sondażach, Martin Schulz tchnął nową wiarę, nową euforię w partii, która wydawała mi się jest taka troszeczkę w stanie marazmu. I faktycznie nawet przez moment SPD w niektórych sondażach nawet aktualnie prowadzi, chociaż możemy powiedzieć, że w sondażach się obydwie partie zrównały i mają około 33-34%. Co jest bardzo ciekawe, jednocześnie wraz z pojawieniem się Martina Schulza, to jest oczywiście tylko jeden z czynników, ale moim zdaniem dość istotny. Zdecydowanie osłabła radykalnie prawicowa partia AfD, czyli Alternatywa dla Niemiec. Martin Schulz był w stanie odebrać część wyborców, którzy odpłynęli do AfD z SPD z racji jakby braku alternatywy. Tak? Martin Schulz, pojawiając się na scenie politycznej, faktycznie przedstawia pewną alternatywę także do rządu Wielkiej Koalicji, bo jak wiemy, w Niemczech rządzi Wielka Koalicja i SPD jest częścią tych rządów, a Martin Schulz, będąc osobą w pewnym sensie z zewnątrz, on przyszedł z Parlamentu Europejskiego, był przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, faktycznie pozwala SPD odgrodzić się troszeczkę od CDU i zarysować troszeczkę ostrzej kanty i zaznaczyć, gdzie te wielkie niemieckie partie się różnią. Czego nie mógł zrobić Sigmar Gabriel, który był wcześniejszym przewodniczącym, a także no, miał być kandydatem dla kanclerza, a zrezygnował z tej pozycji. Gabriel jako minister gospodarki, co zresztą jakby niefortunne wybory z jego strony, no z jednej strony no, wiadomo, że prestiżowy resort, a z drugiej strony no, jako minister gospodarki musi obcować, musi dogadywać się z wielkimi koncernami, z wielkim przemysłem. Co utrudniało mu wyprofilowanie się jako polityka jednoznacznie prospołecznego i przez to jakby cierpiała cała partia w moim ocenie. Martin Schulz nie ma jakby tego bagażu bycia członkiem rządu, bycia członkiem koalicji rządzącej, więc w tym momencie jesteśmy w sytuacji, gdzie faktycznie te dwie wielkie partie są na bardzo, bardzo, bardzo silnej i bardzo, bardzo wysokiej pozycji. Cierpią na tym mniejsze partie, przede wszystkim właśnie AfD, ale także Zieloni, także w pewnym sensie i liberałowie i lewicowe Die Linke. One oscylują w sondażach między 9 a 5%. Co ciekawe, AfD odnotowuje aktualnie najniższe sondaże od prawie już półtora roku. I o ile jeszcze kilka tygodni temu na dobrą sprawę można było być pewnym, że AfD uzyska dwucyfrowy wynik i może to być bardzo mocny dwucyfrowy wynik, nawet zbliżający się do 15-16% w Bundestagu i byłaby wtedy ewidentnie trzecią siłą w niemieckim parlamencie, to aktualnie trend jest raczej spadkowy, co sprawia, że no, na horyzoncie jawi się nawet taka opcja, że AfD nie weszła, może nie wejść do Bundestagu. Więc jak widzimy, Martin Schulz na pewno wprowadził pewną nową dynamikę na niemiecką scenę polityczną. Co z tego długofalowo wyjdzie, jeszcze tak naprawdę trudno powiedzieć, ale zaczynamy kampanię wyborczą od zera. Tak jak wcześniej CDU zaczynało tą kampanię kilka poziomów ponad SPD, to w tym momencie jesteśmy w sytuacji, gdzie kampania, a jesteśmy na progu kampanii, ona się jeszcze tak na dobrą sprawę nie zaczęła. Zaczynamy od zera i to czyni te wybory w Niemczech tak ciekawie. Dziękuję. Adam, wspomniałeś o tym, że wejście do gry Martina Schulza nadało sytuacji politycznej w Niemczech nowej dynamiki, więc chciałem zapytać się Rolanda Fajta o
to zjawisko, które już jest nazywane przez publicystów efektem Schulza. To jest nie tylko wzrost SPD w sondażach, ale to jest także wzrost bazy członkowskiej SPD. Niemieckie media informowały w ostatnich miesiącach, że wzrosła liczba osób zapisujących się do SPD, więc chciałem zapytać Rolanda o jego interpretację tak zwanego efektu Schulza. Czy to wynika tylko z osobowości kandydata na kanclerza i nowego szefa SPD, czy też tutaj są jakieś głębsze przyczyny tkwiące w niemieckiej polityce i niemieckim społeczeństwie? Danke, Michał. Dziękuję, Michał. Także w imieniu Fundacji Eberta chciałem Państwa serdecznie przywitać. Naturalnie witam także naszą Panią Konsul Generalną. Cieszę się bardzo, że tym razem mogę Państwa nie tylko przywitać, ale że mogę służyć Państwu także jako referent. Wieczorem nie mówię jako przedstawiciel Fundacji Eberta, ale będę tutaj wypowiadał moją własną opinię, z tym, że ta opinia zafarbowana jest przez to, że jestem członkiem SPD, stąd jestem już strony niczy, ale to nie zwalnia mnie od krytycznego myślenia. Dziękuję Adam za dobre wprowadzenie. Rzeczywiście to były liczby, to są te procesy. Obserwowaliśmy skok na korzyść SPD. Łączy się to na pewno w pewnym sensie z osobą Martina Schulza oraz tym, jak wszedł w tę pozycję. Nie chcę powtarzać tego, co Adam Traczyk słusznie stwierdził. To jest jego osobowość. To osobowość, która nazywa rzeczy po imieniu. To osobowość, która uprawia politykę z pasją. To jest osobowość, która próbuje zabierać się za rzeczy z ogromnym zaangażowaniem. Te cechy cechowały go już w Parlamencie Europejskim. Był to jeden z powodów, dlaczego on stał się między innymi przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Stał się sławny w Niemczech po jego sporze z Berlusconim, który kiedyś powiedział, że Schulz byłby dobry w roli kapo z obozu koncentracyjnego i stał się sławny ze swojej odpowiedzi na tę uwagę. Ale jest to jeszcze więcej niż tylko to. To jest jego ambicja jego SPD, aby podnieść i wprowadzić sprawiedliwość społeczną. To jest marka SPD, która w latach 2000 wskutek agendy 2010 została w samej SPD, jak i w jej okolicach, zdemolowana. Przez lata w dużej koalicji, zwłaszcza w ostatniej dużej koalicji, duże części tej polityki agendy zostały krok po kroku zniwelowane. Nie wszystkie, ale pewne ważne punkty. Na przykład podjęcie kwestii prekariatu, dalszy rozwój reformy emerytalnej, a także, i to jest to, co dotyczy sektor niskich płac, wprowadzenie płacy minimalnej. SPD miała w tym czasie problem ze swoją wiarygodnością. Ten problem wiarygodności SPD rozwiązać może tylko samodzielnie. Akceptacja tego, że jest ona partią opowiadającą się za sprawiedliwością społeczną, to przekonanie istniało dalej, ale nie ufano, że kierownictwo partii jest w stanie to zrealizować. Przejście przywództwa od Zygmara Gabriela na Martina Schulza dowodzi w sposób bardzo dramatyczny. Osobowość Zygmara Gabriela postrzegana była jako przeszkoda w realizacji polityki sprawiedliwości społecznej.
Wielkość Sigmara Gabriela polega na to, że to dostrzegł, dlatego odsunął się. To jest jeden aspekt. Drugi aspekt chciałbym jeszcze raz wyświetlić kwestię sprawiedliwości, bo to jeszcze raz pokazuje, dlaczego doszło do tego skoku w sondażach. Są interesujące sondaże Instytutu Allensbach, jeden z najbardziej renomowanych sondażowych w Niemczech. Od końca lat 90. realizują oni sondaże, pytając, jak ludzie oceniają stan sprawiedliwości społecznej. W sondażach na początku tego roku okazało się, że w dalszym ciągu 58% społeczeństwa uważa, że stosunki społeczne w Niemczech są niesprawiedliwe. 3/4, 64% Niemców uważa, że sprawiedliwość społeczna w ostatnich 3-4-5 latach nawet zbalała czy spadła. Z drugiej strony 60% Niemców podaje, że są dość zadowoleni ze swojego życia. 30% podaje, że są nawet bardzo zadowoleni ze swojego życia. I można by powiedzieć, że te statystyki nie pasują do siebie. Nie, one pasują bardzo dobrze do siebie. To jest wskazówką na to, że w Niemczech w dalszym ciągu istnieje poczucie sprawiedliwości i wspólnoty. Mimo, że mnie się dobrze wiedzie, muszę pamiętać o tych, którym nie wiedzie się dobrze. To jest przesłanie pozytywne. I to jest bardzo ważne, gdy chodzi o sprawiedliwość społeczną. O sprawiedliwość społeczną i o stosunek SPD i marszałka Martina Schulza Dolnia. Co ludzie rozumieją pod sprawiedliwością społeczną? Po pierwsze, 91% ludzi uważa, że sprawiedliwość społeczna to jest wtedy, jeżeli potrafią dobrze żyć ze swojej pensji. Trzeba powiedzieć, że od ponad 10 lat ludzie większościowo zawsze zakładali, że należy wprowadzić w całym kraju płacę minimalną. Możliwości pogodzenia rodziny i pracy zawodowej powinny być poprawione, a ponadto dzieci powinny być lepiej przygotowane na życie zawodowe. Naturalnie, tak, że podstawowe zabezpieczenie bytu przez państwo powinno być poprawione. To są punkty, które Martin Schulz podnosił w swoich wczesnych wystąpieniach, gdy został kandydatem. To są punkty, które SPD podjęła dosyć wcześnie. O tyle więc te idee, ta osobowość Schulza i to, co mówi, zostaje przez ludzi przyjęte pozytywnie. Naturalnie jednak pozostaje kwestia, na ile to w sposób wiarygodny będzie dalej transportowane. I dużo zależy też od tego, jak przebiegać będzie kampania. Istnieje kilka etapów, gdzie zgodnie z doświadczeniami może pojawić się taki wyż. Ważne są wyniki wyborów landowych w Schleswig-Holsztynie albo w północnej Rzeszy Westfalii 14 maja. Tam wybory określane są jako małe wybory do Bundestagu. Tam mieszka 18 milionów ludzi, 13 milionów jest uprawnionych do głosowania, to nie mało. I tam zobaczymy, czy to będzie trwało, bo w kraju Sary nie wystarczyło.
Tam żywiono nadzieję w tej małej Sarze, 800 tysięcy wyborców, że osiągnie się tam więcej, ale na więcej tam nie wystarczyło. Głosy dla SPD nie załamały się, ale ten hype troszeczkę osłabł. A więc to nie bierze się tylko z osoby, to bierze się głównie z tego, co ludzie myślą, czego ludzie sobie życzą i bierze się to też z tego, co SPD uczyniło w ostatnich latach Wielkiej Koalicji, co teraz zostaje niejako przeniesione na Martina Schulza, a nie na Angelę Merkel. I to jest ta sytuacja, w której się aktualnie znajdujemy. Myślę, i to powiem Państwu szczerze, Martin Schulz jest przyjmowany pozytywnie. Dobrze mówi, mówi otwarcie, szczerze, nazywa rzeczy po imieniu. W Polsce też to zauważono. Na początku niektórzy się z tego cieszyli, niektórzy się z tego powodu nie cieszyli. Ale to jest Martin Schulz taki, jaki jest. Taka jest jego osobowość. Ja. In einer positiven Form ist er schon Populist. Pozytywnej formie jest populistą, ale nie jest populistą w ścisłym znaczeniu populizmu, który mówi, ok, elity zawiodły, ja muszę teraz to poprawić. On po prostu podejmuje tylko te tematy, które są wśród ludzi populistów. Oczywiście odnieść się do tego, co było przed chwilą powiedziane, ale chciałem jeszcze wrzucić jeden wątek dotyczący takiego tematu, który na lewicy niemieckiej, polskiej, europejskiej jest także dyskutowany, mianowicie możliwości stworzenia lewicowej koalicji po wyborach. Taki temat się pojawiał już przy poprzednich wyborach do Bundestagu, czy jest możliwa tak zwana czerwono-czerwono-zielona koalicja i jak ten dylemat wygląda teraz przy tej kampanii wyborczej. Jeszcze pozwolę sobie wrócić do tego, o czym mówił pan dyrektor. Chyba sprawiedliwość społeczna, czy idea sprawiedliwości społecznej jako główna oś kampanii Schulza i w ogóle SPD łączy się jeszcze z jednym aspektem i łączy się nierozerwalnie, jeżeli przeanalizujemy ostatnie przemówienia Martina Schulza, z szacunkiem. Martin Schulz bardzo dużo mówi o szacunku, szacunku dla zwykłych ludzi, szacunku dla ciężko pracujących ludzi. Dla mnie kluczowym zdaniem, które Schulz powiedział już odkąd został mianowany na kanclerza, na kandydata na kanclerza, było zdanie z jego przemówienia nominującego po nominacji na przewodniczącego partii. Powiedział, że prostym, zwykłym ludziom, którzy ciężko pracują i przestrzegają zasad, należy się szacunek i dobre życie. I wydaje mi się, że to jest kluczowy punkt, czy kluczowa oś tej kampanii. Ona troszeczkę przypomina to, co mówił Bill Clinton na początku lat 90. I Bill Clinton osiągnął ogromny sukces wówczas z taką narracją. Być może także jest to pisane Martinowi Schulzowi. Przechodząc do kwestii koalicji. To jest bardzo ciężki temat i to jest nie tyle dla analityków, ale to jest bardzo ciężki temat dla samych zainteresowanych partii. W Niemczech na poziomie landowym funkcjonują praktycznie wszystkie możliwe kombinacje koalicyjne. Od tak zwanej koalicji, od wielkiej koalicji, czyli Hadecji i socjaldemokracji, poprzez tak zwane koalicje Jamańki, czyli Hadecji, Zielonych i Liberałów, poprzez czerwono-czerwoną koalicję, czerwono-czerwono-zieloną, czarno-zieloną koalicję, łącznie z podprzewusem i zielonych, i czarnych. Funkcjonuje także w Nadrenii Palatynacie koalicja, którą roboczo nazywa się koalicją światoulicznej czy sygnalizacji świetlnej, czyli socjaldemokracji, liberałów i zielonych, czyli zielony, zielono-czerwono, zielono-żółto-czerwona. I teraz, czy na poziomie ogólnoniemieckim możliwe jest czerwono-czerwono-zielona koalicja?
Jest to pytanie otwarte. Negocjacje jakby w tej sprawie trwają, czy próby negocjacji w tej sprawie trwają? Przedstawiciele wszystkich tych partii są jakby w ciągłym kontakcie i w ciągłym dialogu tak na dobrą sprawę. I taką próbą dla tej koalicji, dla potencjału tej koalicji miały być właśnie wybory, o których wspomniał Roland Fajs, czyli wybory w kraju Sary. Przez moment, około tygodnia, dwóch tygodni przed wyborami, sondaże faktycznie pokazywały, że możliwa jest czerwono-czerwona koalicja, która przyjęłaby władzę. A jakie wyniki wyborów później widzieli, były faktycznie, później widzieliśmy. SPD dostało 10% mniej od CDU i ta koalicja nie mogła dojść do skutku. I teraz trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego ta koalicja nie doszła. Czy nie było nawet możliwości jakby arytmetycznej, żeby ta koalicja doszła do skutku. Okazuje się, że ciągle bardzo aktualny i bardzo żywy jest strach przed taką czerwoną koalicją. Bardzo duży jest strach, że jeżeli głos oddany na SPD może dać szansę, nazwijmy to radykalnej lewicy, chociaż ona w wielu kwestiach nie jest tak radykalna, w innych jest, a w niektórych nie jest, dać szansę dojścia do władzy. Okazuje się, że tego dużo Niemców się boi, szczególnie Niemców o konserwatywnych poglądach, którzy w pewnym sensie w czasie, kiedy Angela Merkel przesuwała CDU w lewą stronę, czy coraz bardziej w kierunku centrum, oni przeszli na taką wewnętrzną imigrację. Oni wycofywali się z aktywności politycznej, nie chodzili tak często na wybory, a wizja tego, że nagle ta lewicowa partia wielkie mogłaby tworzyć rząd, pobudził ich jakby do działania. Oczywiście inną kwestią jest także to, że między SPD, Zielonymi i Die Linke istnieją poważne różnice programowe. One nie tyle odnoszą się do kwestii związanych z polityką społeczną, bo to oczywiście w tej kwestii można się porozumieć. One dotyczą w dużej mierze polityki zagranicznej. Die Linke niedawno przyjęło wstępny program wyborczy, którego ostateczna wersja będzie przyjęta w czerwcu. I kolejny raz powtórzono o postulat likwidacji NATO, czy rozwiązania NATO i zastąpienia sojuszu nowym porozumieniem, które włączyłoby także do niego Rosję. Więc jakby widzimy tu, że to są kwestie fundamentalne, które bardzo, bardzo ciężko przeskoczyć. Co także jest bardzo, bardzo istotne, SPD i Die Linke są bardzo skłócone. I to nie tylko na poziomie politycznym, ale też w dużej mierze na poziomie osobowościowym. Ja miałem przyjemność pracować dla posła Die Linke, który jest związkowcem, wcześniej był członkiem SPD. I trudno mi sobie jego wyobrazić, nawet z racji pewnych osobistych zaszłości, że on zdecyduje się pójść na pewne porozumienie ze SPD. Z racji po prostu pewnych animozji czysto osobistych także i pewnego poczucia jakby zdrady w jego oczach, jaką SPD miałoby jakby przeprowadzić na lewicowych wartościach. Więc jakby ta koalicja nie jest niemożliwa, aczkolwiek będzie bardzo trudna do przeprowadzenia właśnie z tych dwóch względów. Ze względu takiego, że duża część Niemców boi się takiej koalicji i jakby animozji przede wszystkim między SPD a Die Linke. Ale trzeba też powiedzieć, że to nie jest jedyna możliwa koalicja, która może być Martina Schulza do władzy. No inną opcją jest przecież wielka koalicja z CDU w momencie, kiedy SPD zostaje najsilniejszą frakcją. Nie jest to, patrząc na aktualne sondaże, całkowita polityka fiction. Jest także inna możliwość koalicyjna z liberałami i zielonymi, która, jak mówiłem, funkcjonuje na terenie Palatynacie i funkcjonuje bardzo dobrze. Tam bardzo, bardzo sprytnie się te trzy partie podzieliły tortem i jakby każda obłożyła swoimi politykami te ministerstwa, które najbardziej pasują do jego programu, dlatego liberałowie zajmują się transportem i gospodarką, zieloni ochroną środowiska, SPD sprawami socjalnymi. I to pozwala każdej partii jakby utrzymać swój profil, a jednocześnie dość sprawnie wychodzi to rządzenie. Więc jak widzimy, tych koalicji jest bardzo dużo.
raczej tych możliwości jest bardzo dużo. No, dla SPD na pewno największym problemem jest to, że najbardziej realistyczna teoretycznie, jeżeli patrzymy przynajmniej na suche cyfry koalicja, ze względu arytmetycznego po prostu, czyli koalicja właśnie czerwono-czerwono-zielona, no jest pewnym też straszakiem dla dużej części wyborców i mobilizuje wyborców konserwatywnych. I jakby strach właśnie, jak mówiłem przed tym, że głos na Martina Schulza może sprawić, że Sara Wagenknecht wyląduje w ławkach rządowych. No, dla wielu Niemców i dla nie tylko konserwatystów, ale także dla wyborców SPD ze środka, powiedzmy, jest dość dużym ryzykiem. Więc jakby sprawa jest otwarta, ale będzie to dość długi, dość bolesny proces na pewno dla wszystkich zainteresowanych oparciem i bardzo dużym ryzykiem. No, trzeba powiedzieć, że już w tym Bundestagu przecież koalicja czerwono-czerwono-zielona teoretycznie ma większość. Tylko jak powiedział 4 lata temu Gregor Gysi, ówczesny lider Die Linke, no nie ma atmosfery społecznej, nie ma przyzwolenia społecznego, aby taka koalicja powstała. No i dzisiaj, jeżeli spojrzymy na sondaże, jakiej koalicji życzą sobie Niemcy, to faktycznie ciągle nie ma takiej woli, aby taka koalicja powstała, bo najbardziej preferowaną opcją przez Niemców jest ciągle wielka koalicja. A koalicja czerwono-czerwono-zielona no jest jedną z najmniej popularnych możliwości koalicji. No ale oczywiście to się wszystko może zmienić, bo ciągle mówimy o potencjalnych scenariuszach, a w momencie, kiedy wynik wyborczy leży na stole, to już to troszeczkę inaczej wygląda. Więc jak mówię, no, ta koalicja no jest pewną nadzieją dla wszystkich zainteresowanych, ale też jest, mówię, obarczona dużymi ryzykami. Dlatego SPD też unika w tym momencie jakiejkolwiek jasnej deklaracji, w którą stronę mogłoby tworzyć koalicję, z jakimi partiami. Póki co z perspektywy SPD, ambicją Martina Schulza jest to, żeby SPD stała się najsilniejszą frakcją w następnym Bundestagu i w momencie, kiedy to się stanie, to zupełnie inaczej wyglądają też potencjalne rozmowy koalicji. Dziękuję. Teraz chciałem się zwrócić do Granda i zapytać o ten wymiar już europejski, ponieważ po pierwsze Martin Schulz przeszedł do niemieckiej polityki z tego szczebla europejskiego. Do tej pory zajmował się sprawowany funkcji w Europejskim Parlamencie właśnie problemami integracji i przyszłości Europy. Z drugiej strony europejska opinia publiczna spogląda na sytuację polityczną w Niemczech właśnie ze względu na specjalną rolę Niemiec, jeśli idzie o integrację europejską i stabilizację Unii Europejskiej. Więc chciałem się zapytać, czy są jakieś różnice w wizji Zjednoczonej Europy pomiędzy Martinem Schulzem a Angelą Merkel? Czy Martin Schulz w tej kampanii przedstawia inną wizję Zjednoczonej Europy? Jeśli tak, to jaka ona jest? Między kanclerz federalną a Martinem Schulzem istnieje duża zbieżność, jeżeli chodzi o obronę przyszłości Unii Europejskiej. Martin Schulz, czy dla Martina Schulza i dla Angeli Merkel, nie wchodzi w rachubę, a w aktualną konstrukcję traktatową Unii Europejskiej w jakikolwiek sposób dotykać, nie, by otwierać puszkę Pandory. Istnieje też zgodność w wielu obszarach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o wystąpienie Wielkiej Brytanii, istnieje zgodność co do tego, albo odnośnie pozycji Niemiec w stosunku Brexitu. A więc istnieje szereg ważnych punktów, w których istnieje zgodność. Istnieje też duża zgodność, gdzie chodzi o pielęgnowanie dobrych stosunków z Polską, ale o tym być może później. Z tym, że
istnieje też duża różnica. Te różnice widzimy nie tylko na płaszczyźnie europejskiej, ale także na płaszczyźnie federalnej. SPD i Martin Schulz są zdania, że aktualna polityka wyrzeczeń realizowana w Unii nie może być dalej realizowana. SPD już od dawna jest zdania, że obok tak koniecznych pytań jak potrzebna polityka budżetowa, potrzebne są szczególnie inwestycje po to, aby wygenerować wzrost gospodarczy. Od lat uzyskujemy w Unii Europejskiej z powodu wysokiego bezrobocia młodych ludzi. Przeciążenie bezrobocia nie jest możliwe, jeżeli poruszamy się w dół wzdłuż spirali wyrzeczeń. Droga leży gdzieś po środku, a wejście na nią zostało przeoczone. Najbardziej spornym punktem jest właśnie ten aspekt polityki czy Unii Gospodarczej Walutowej. Unia Walutowa i Gospodarcza musi zostać uratowana, ale w tym sensie potrzebna jest pewna zmiana w polityce fiskalnej, a tego z CDU nie da się zrobić. Ona w dalszym ciągu realizuje rzeczy austerności. I realizują politykę podażową, co cechuje także ich politykę w Niemczech. Ile największa różnica? Myślę, że Martin Schulz silniej poruszy się w tym kierunku. Na pewno SPD można zarzucić, że my jako mniejszy partner koalicyjny nie wystąpiliśmy przeciwko temu w ostatnich latach w sposób bardziej zdecydowany. Można było znacznie częściej mówić o tym na różnych forach, że należy skorygować ten kierunek. To są te największe różnice, które ja dostrzegam w kontekście Unii Europejskiej. Nie dostrzegam jeszcze wyraźnie, jak CDU-CSU pozycjonuje się w kontekście reformy Unii Europejskiej. Może to przeoczyłem, ale nie widzę jeszcze jakiejś wyraźnie zarysowującej się pozycji. Jeżeli chodzi o Martina Schulza, to jego pozycja jest dosyć wyrazista. Niedawno jeszcze raz to pisemnie przedstawił w The European, to jest europejski magazyn debat. W kilku dłuższych pasażach przedstawił swoją wizję zjednoczonej Europy. To orientuje się w tym kierunku, że zaufanie obywateli do Europy powinno zostać odnowione. W tym sensie, że Europa nie musi robić wszystkiego, ale żeby to, co musi zostać rozwiązane na płaszczyźnie europejskiej, żeby rzeczywiście zostało rozwiązane. Tu chodzi o wyrazisty podział kompetencji między państwami narodowymi a Europą. To znaczy klarownie zdefiniowane odpowiedzialności, także klarownie zdefiniowane instrumenty. Więc tu nie chodzi o więcej Europy, ale tu chodzi o to, aby w najistotniejszych punktach zintensyfikować współpracę. Nie chodzi o rdzeń Europy, ale wizją Schulza i SPD jest to, byśmy wspólnie wypracowali instrumenty po to, aby kwestie, które muszą zostać rozwiązane na szczeblu europejskim, były tam rozwiązywane. Odcinanie się od granicami, ograniczanie się, iluzja, że można duże kwestie globalizacji rozwiązać w wąskich granicach państwa narodowego,
to jest ideologia, to jest tylko iluzja, która rozpłynie się podczas kolejnego kryzysu. Chodzi o dokończenie Unii Gospodarczej Walutowej. Według Martina Schulza nie jest możliwe, aby 19 różnych polityk finansowych i gospodarczych przebiegało obok siebie równolegle, gdy mamy jednocześnie Unię Walutową. Tu chodzi o zwalczanie terroryzmu, chodzi o kwestię uregulowania migracji i uchodźstwa. I szczególnie chodzi także o kwestię unikania podatków i ucieczki przed podatkami, żeby duże koncerny tak samo płaciły podatki jak zwyczajnie pracujący ludzie. I chodzi o wypracowanie wspólnej polityki zagranicznej, polityki bezpieczeństwa, które rzeczywiście zasługują na takie miano. Myślę, że w obszarze partii niemieckich, w Bundestagu, w CDU i u Zielonych nie będzie niezgody w tych kwestiach. Różnice leżą rzeczywiście w kwestiach sprawiedliwości społecznej w Unii Europejskiej, kwestia realizacji polityki wyrzeczeń. Czy jeszcze jedno, mogę powiedzieć jeszcze jedno słowo na temat koalicji i ewentualnych koalicji? Rzeczywiście. Dlatego się o tym też nie mówi. Ale uprawia się kampanię. W tych punktach, które próbowałem właśnie tutaj nakreślić, próbuje się prowadzić polaryzującą kampanię. Długa, kontrowersyjna kampania. To jest to, o co chodzi. Tu chodzi o długą kampanię SPD-CDU, a nie o długą kampanię SPD-Lewica. Od kraju Sary te gierki się skończyły. A jak się patrzy na te dziwne propozycje programowe Lewicy, to pewne drzwi się definitywnie zamknęły. Z mojej perspektywy czerwono-czerwono-zielona koalicja nie jest możliwa, dlatego że różnice, szczególnie w kwestiach europejskich, w kwestiach polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony są tak duże, że są tam przepaście, których nie da się przezwyciężyć. A więc chodzi o to, aby te dwa duże obozy z naszej perspektywy zmusić do podjęcia rękawicy i do dyskusji. To się dotychczas już opłacało. Obie duże partie im Visier auch für die Bevölkerung bieten Alternativen. Oferują alternatywy. A najlepszym dowodem na to jest to, że AfD traci na poparciu. To jest pierwszy i najważniejszy wynik, który już osiągnęliśmy. I na to chciałbym kwestię koalicyjną zamknąć, bo ciągle chodzi o to, abyśmy jako demokraci wspólnie spróbowali jak najbardziej ograniczyć wpływy populizmu. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałem zapytać o ostatnią kwestię ode mnie, zanim przejdziemy do dyskusji, bo rozmawialiśmy o sytuacji wewnątrz Niemiec, rozmawialiśmy o perspektywie europejskiej. Chciałbym na koniec zapytać obu panów o przyszłość relacji polsko-niemieckich. Przy okazji wizyty Angeli Merkel w Polsce w polskiej prasie opublikowano wiele artykułów, komentarzy i dominujący ton był taki, że dla Polski lepiej byłoby, gdyby fotel kanclerza otrzymała Angela Merkel. Stąd moje pytanie do panów jako przedstawicieli z jednej strony Fundacji Niemieckiej, z drugiej strony Fundacji Polskiej, czyli mamy tutaj różne perspektywy. Czy faktycznie to przekonanie większości polskich komentatorów o tym, że kontynuacja rządów Angeli Merkel byłaby dla relacji polsko-niemieckich lepsza, czy panowie podzielają ten pogląd? Adamie, od siebie zacznij. Tak naprawdę w tej kwestii dotykamy znowu polityki europejskiej. I faktycznie Martin Schulz w Polsce nie ma zbyt dobrej prasy, głównie za sprawą
różnego rodzaju prawicowych komentatorów, a także prawicowych polityków. No, w styczniu, zdaje się, ukazał się wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, w którym mówił on o Schulzu, że jest to lewicowy ideolog zafascynowany Putinem. Cezary Gmyz wytykał Schulzowi brak ukończenia studiów wyższych. Martin Schulz ma tylko maturę. Cezary Gmyz zarzucał także Marcinowi Schulzowi brak znajomości języków, co jest dość dziwne, bo zdaje się, Martin Schulz mówi w 6 językach, jeżeli dobrze pamiętam. Czy Martin Schulz jako kanclerz byłby dla Polski lepszy lub gorszy niż Angela Merkel? Na pewno Angela Merkel znamy. Więc jeżeli znamy kogoś, to wiemy, jak się z kimś dogadać, wiemy na co zwracać uwagę, wiemy, jakie są jej priorytety, wiemy, jakie są nasze priorytety. Chociaż przy obecnej polityce zagranicznej chyba nie wiemy, jakie są nasze priorytety, a także nie wiemy, jakie są priorytety kogokolwiek w Europie, właśnie z nami naszych rządzących. Dużo zależy od tego, z kim ewentualnie Martin Schulz byłby w koalicji. Więc faktycznie jeżeli trzeba byłoby pójść na duże ustępstwa w stosunku do Die Linke, to ta polityka mogłaby być dużo bardziej przyjazna Rosji, w co ja osobiście nie wierzę. Trudno mi sobie wyobrazić tak samo jak Orlandowi, żeby SPD poszło tutaj na tak duże ustępstwa. No bo o tą Rosję tak naprawdę chodzi, tak? O tą Rosję w dużej mierze chodzi. A co Martin Schulz mówił o Rosji? Martin Schulz mówił, że chce konstruktywnego dialogu z Rosją, co oczywiście w Polsce budzi od razu pewien niepokój, czyli Niemcy będą się dogadywać z Rosjanami ponad naszymi głowami. Bardziej do Polski dociera to, co Martin Schulz mówi, zanim powie, że chce konstruktywnego dialogu, czyli mówi między innymi to, że Putin jest zagrożeniem dla Europy i że działalność Putina w kwestii finansowania między innymi przez Kreml, czy pośrednio finansowania przez Kreml radykalnych partii prawicowych w Europie jest zagrożeniem, że działania, czy powiedzmy wojna informacyjna jest prowadzona przez Rosję, jest dużym zagrożeniem dla Europy. Tak samo w kwestii Ukrainy Martin Schulz, podobnie jak Angela Merkel, jako warunek podjęcia rozmów uznaje wypełnienie przez Rosję porozumień z Mińska, więc tak naprawdę sądząc po wypowiedziach Martina Schulza nie mamy za dużych powodów do obaw. Co w Polsce, szczególnie po prawej stronie sceny politycznej, wzbudza oczywiście powody, to jest, i tu wracamy znowu do polityki europejskiej, którą wydaniem Martina Schulza ja bym streścił jednym słowem, solidarność. I tu chodzi zarówno o solidarność jakby północy z południem, o czym mówił Roland Feist. Wystarczy wspomnieć, że Martin Schulz opowiadał się za wprowadzeniem euroobligacji, był to jedyny istotny niemiecki polityk, który tak jasno o tym mówił, który mówił o wspólnotowieniu długów powyżej pułapu 60% PKB. To są wypowiedzi sprzed kilku lat, jakby z czasów kryzysu greckiego, ale ta solidarność dotyczy także tych mniej sympatycznych z punktu widzenia Polski aspektów, czyli między innymi przyjęcia uchodźców. I Martin Schulz w swoim przemówieniu, jak został mianowany na kandydata na kanclerza, powiedział dość jasno, że nie będzie wjeżdżenia na kapę, jeżeli chcemy faktycznie, powiedział wprost, że chce powiązania funduszy strukturalnych z kwestią uchodźcą, czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli my nie wypełniamy pewnych zobowiązań, no to druga strona też jest zwolniona pewnie się z tego obowiązku. Więc tak naprawdę czy imputowanie, że Martin Schulz jest politykiem antypolskim, to jest dość absurdalne. Jest na pewno politykiem, któremu zależy na europejskich wartościach, któremu zależy na europejskiej solidarności i konsekwentnie też tak jakby wymaga nie tylko od swojej opcji politycznej, ale także od innych europejskich partnerów. No a to, że polskie władze nie chcą realizować tej idei solidarności, no to z pewnością jest z naszej perspektywy problematyczne. Ja bym też nie przeceniał roli niemieckich wyborów, jeżeli chodzi o kierunek, w którym pójdzie Europa. Wydaje mi się, że dużo ważniejsze są wybory we Francji. W Niemczech, jak powiedział Roland, wszystkie,
wszystkie partie praktycznie są jednoznacznie proeuropejskie i na pewno przyszły rząd niemiecki będzie jednoznacznie proeuropejski. We Francji natomiast mamy także kandydatów, którzy są ewidentnie antyeuropejscy. Mamy Marine Le Pen, która w otwarciu mówi o wyjściu z Unii Europejskiej. Mamy także kandydata lewicy Michelona, który mimo fantastycznego projektu socjalnego też jest gotów rozbić w imię tych ideałów Unię Europejską, nie transformować jej powoli, nie reformować jej powoli, ale sięgnąć po radykalne kroki. Więc wydaje mi się, że te wybory będą dużo, dużo ważniejsze. A to, jak będzie wyglądało później ten francusko-niemiecki tandem, dowiemy się na pół roku. Ale jak mówię, ja bym się Marcin na Schulza w Polsce niespecjalnie obawiał. Szczególnie, że w mojej opinii, jeżeli Marcin Schulz faktycznie będzie kanclerzem, to będzie kanclerzem w koalicji z liberałami i z zielonymi. A zieloni są bardzo pryncypialni, jeżeli chodzi o Rosję. Więc nie ma tu większego ryzyka z perspektywy Polski. Co jeszcze ma do tego dodać? Absolutnie słusznie. Co pan przeanalizował? Rzeczywiście. Martin Schulz mówi jasnym tekstem. Solidarność w Europie nie jest drogą jednokierunkową. Są tam ładne rzeczy, ale są tam też trudne rzeczy i trzeba być razem. Nie może być tak, że powiemy nie ma mnie. Tego nie dopuszcza i to jest szczere. I można to odpowiednio negocjować. To jest jedna z zasad współżycia w Unii Europejskiej. Na ile go znam, a poznałem go, gdy był referentem, wtedy, kiedy ja byłem w Chinach dyrektorem fundacji. Tam go poznałem, rozmawiałem z nim. Mój poprzednik w Warszawie, Detlefsen, też go zna bardzo dobrze, a więc mam wielu znajomych, którzy są z nim w kontakcie. W 2014 roku uczestniczył tutaj w kampanii wyborczej dla partii socjaldemokratycznych w Europie. Były to wybory do Parlamentu Europejskiego. Proszę wierzyć mi. To rzeczywiście człowiek, który jest zainteresowany Polską i zawsze ma Polskę na wizji i zawsze na Polsce myśli. Nie ma różnic między SPD a... Nie ma różnic między wszystkimi partiami w Bundestagu odnośnie stosunków z Polską. Żadnych różnic. Dla wszystkich stosunki niemiecko-polskie mają wysoki priorytet, mają duże znaczenie. Niemcy zainteresowani są demokratyczną, stabilną, żyjącą w dobrobycie Polską, proaktywną. Im silniejsza Polska, tym silniejsza jest Unia Europejska. To jest zasadnicze przekonanie. To dotyczy także stosunku ze wszystkimi naszymi dużymi sąsiadami. Z naszymi dużymi sąsiadami łączy nas historia, łączy nas także wiele cierpień. Dlatego w stosunku polsko-niemieckie ponosimy szczególną odpowiedzialność i tę odpowiedzialność dostrzegają wszystkie partie. Tę odpowiedzialność dostrzega Angela Merkel, ale także być może i przyszły kanclerz federalny Martin Schulz. Ale z drugiej strony trzeba przygotować się też na to, że jest to ktoś, z kim trzeba twardo negocjować. Ale z kim można negocjować? Ale to jest normalne w dużej rodzinie europejskiej. Istniejące różnice muszą być wydyskutowane. Ja uważam to za drogę normalną. Nie sądzę, że to należy nazywać mianem antypolskim. Jeszcze jedna króciutka uwaga. Bo jak wszyscy wiemy, w polityce nie tylko decydują wielkie idee i wielkie ideologie, ale także często zainteresowania i jakby upodobania osób władzy, a także ich najbliższych współpracowników. Tu mamy jakby kolejny plusik dla Martina Schulza. Jakiś czas temu magazyn Spiegel opublikował taką listę 5 najbliższych współpracowników Martina Schulza, taką drużynę Schulza,
najważniejszych jego doradców, przyjaciół politycznych. I w tej piątce znalazł się poseł do Bundestagu Dietmar Mittan, który jest wielkim przyjacielem Polski, jest przewodniczącym Towarzystw Polsko-Niemieckich. I tak naprawdę ja nie znam w Bundestagu żadnego innego posła ze wszystkich frakcji, który tak bardzo interesowałby się Polską i tak blisko współpracował z Polską i tak bardzo szukał dialogu także z Polską. I zakładając, że jeżeli Martin Schulz faktycznie zostałby kanclerzem, to ja wróżę Dietmarowi stanowisko co najmniej wiceministra, to wydaje mi się, że możemy być tutaj tym bardziej uspokojeni, jeżeli takie osoby znajdą się i znajdują się w najbliższym otoczeniu Martina Schulza. Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania, bądź chcecie wygłosić opinię, jeszcze zgłoszenia? Się wydaje, że Martin Schulz będzie problemem dla Polski, jeżeli Polska będzie wyglądała dalej tak jak teraz. Tak, jeżeli będzie ksenofobiczna, chętnie i tak dalej, to kanclerz Martin Schulz będzie tym problemem. Jeżeli faktycznie mówimy teraz o solidarności w tych pierwszych stronach, to czy najbardziej zgadzam się z tym, że powinniśmy przyjmować jak największą ilość uchodźców, które na jaką nas po prostu stać, tak nawet jeszcze w Tetokach, tylko ja nie wiem, czy to, żeby znając swoich współobywateli, to, żeby narzucać pewne kwoty Polakom, to jest na pewno które dobre wyjście, bo ja jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to będzie tutaj powiedzmy opisywane, tak? Że ta zła Unia Europejska wciska nam po prostu kolejne problemy, i jest to projekt nie ma tylko wsparcia. Ale mnie interesuje dosyć mocno to, w jaki sposób w kampanii mówi się właśnie o takiej solidarności z krajami południa Europy. Bo wiemy, że niemiecka gospodarka korzysta na wspólnej gospodarce euro. I w jaki sposób SPD komunikuje te swoim wyborcom, że oni będą musieli się w cudzysłowie podzielić się tym wypracowanym zyskiem ze wspólnego rynku. Tak, już na jawę, już politycznie mniej aktywny. Natomiast chciałem powiedzieć, komentarz i dwa pytania na koniec. Komentarz jest taki, że kiedy przed 13 laty uczestniczyłem w negocjacjach akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej, to bez wątpienia socjaldemokracja i wspominamy o tym i mówimy, czyli kanclerz Schröder i komisarz Verheugen, byli dla nas architektami, byli dla nas przewodnikami, byli doradcami. I co tu dużo mówić, wiedzieliśmy doskonale, że na wielkie otwarcie, na 10, a w konsekwencji na 13 krajów, nie odbyłoby się bez bardzo jednoznacznego stanowiska najpierw rządu SPD, potem już później rządu CDU. Te obawy, które nawet kiedyś dowcipnie wyrażał minister Sikorski, że najbardziej się obawia Niemiec, które nie będą chciały brać odpowiedzialności za projekty europejskie, powodują, że te wybory niemieckie, tu trochę jednak się nie zgodzę z panem Adamem, są najważniejsze w gruncie rzeczy. Bowiem oczywiście straszyliśmy się wyborami greckimi, hiszpańskimi, włoskimi. No, wszystkie miały być wyborami ostatniej szansy dla euro, ostatniej szansy dla gospodarki. Teraz zaczynamy się obawiać się holenderskich, teraz mamy francuskie po kolei, ale w gruncie rzeczy przesądzenia niemieckie są kapitalnie ważne i obawiam się, że musimy w Niemczech czytać nie to, co się mówi w dużych wywiadach, a to jest tak trochę jak w usługach finansowych, musimy przeczytać, co jest moimi literami na dole napisane. I proszę nam nie opowiadać o kwestiach osobistych, animozji, sympatii. Przepraszam, to jest zawracanie głowy. Tu nie ma w polityce, a są to zawodowcy, miejsca dla prywaty i dla emocji takich, bym powiedział, telewizyjnych, czy takich emocji, ja pana nie lubię, prawda, pani jest brzydka, coś takiego. Nie, to w ogóle nie jest ten wymiar problemu. Więc trzeba sobie uczciwie powiedzieć, że dyskusja o koalicji, a ja życzę Niemcom rządu koalicyjnego, mamy w pewnym kraju rząd monopartyjny i chyba z tego powodu ten kraj cierpi. Chyba wiecie, jakim krajem
tak jest. To nie jest tak zupełnie obojętne dla nas. I nie przerzucajmy się takimi kolorami, prawda? Bo to jest fajne, tak ładnie brzmi, prawda? Ten kolor z tym kolorem, to chodzi o pokaz wody. To chodzi naprawdę o kwestie programowe i polityczne, które Polska jako powietrze, no, jednego z sześciu największych krajów europejskich, Polskę jako kraju, gdzie lewica została całkowicie zdemolowana politycznie i usunięta z parlamentu. Nieważne raczej życzenie, tak się stało, prawda? Nie mamy dzisiaj i wygląda na to, że możemy nie mieć w najbliższym czasie. Nie jest dla nas obojętne, kto będzie za ten kurs europejski odpowiedzialny. Bowiem ja nie chcę tu traktować perspektywy polskiej jako jednego monolitu. Dzisiaj Polskę reprezentuje konserwatywny, nacjonalistyczny, antyeuropejski rząd. I to jest ta Polska. Tak? Czyli ja nie chcę mówić o relacjach Niemcy-Polska. Ja chcę pytać się, co takiego partie polityczne, które wejdą do rządu polskiego, są w stanie zaoferować polskim obywatelom, polskim pracownikom, polskim studentom, polskim usługodawcom, nie wiem, polskim kierowcom. No, jest masę ról w Polsce, które my wykonujemy w Europie i nie jest nam zupełnie obojętne, jak na przykład będziemy postrzegani, do czego zostaniemy dopraszani, a z czego sami się wykluczymy. Co zresztą nam groźnie w naszym sądzie. To jest problem energii, to jest problem transportu, to jest problem praw socjalnych, to jest problem inwestycji, więc wielu, wielu wątków, które, no nie ukrywam, muszą nas interesować, dyskutując czy patrząc na to, jak będą Niemcy ten projekt europejski dalej nakręcać. Przecież jest oczywiście Europa wielu prędkości. Jest Europa z twardym rdzeniem, jest Europa, której no, nieprzypadkowo traktujemy jako pewien wzorzec postępowania. I są kraje, które z różnych powodów pozostają peryferyjnymi, pozostają poza głównym obiektem. Za chwilę będą wybory w Czechach, za chwilę się rozpadnie koalicja słowacka. Być może naszym prawda, węgierskim bratankom, tak powiem, stracą cierpliwość wobec Orbana, więc będzie bardzo dużo pytań pod adresem Niemiec. I stąd moje dwa pytania. Czy polska lewica, waszym zdaniem, jest w stanie uczestniczyć, wpływać, być w ogóle obecna w tych wyborach niemieckich? Mamy, nie wiem, milion, którzy z polskim obywatelstwem pracują, mieszkają w Polsce, w Niemczech, ale z tego miliona nie mam pojęcia, ilu jest obywateli, również Niemcy mogą głosować. Czy w ogóle jest jakikolwiek czynnik polityczny, który stanowi czynnik wyborczy? Powiem, mówiąc wprost, SPD walczy o każdy głos, o każde 100 głosów, o każde 1000. W ogóle to ma znaczenie w tym dyskursie. I po drugie, co chwila pojawia się wątek rosyjski, ale w ogóle nie mówiliśmy o Ameryce. Przypomnijmy sobie o Ameryce. Przypomnijmy sobie, że Barack Obama odchodząc mianował Angelę Merkel przywódczynią liberalnego świata demokratycznego. To on ją namaścił jakby na swoją kontynuatorkę. Mówiąc, że to ona ma przejąć tą amerykańską, nie wiem, agendę, nie wiem, liberalnej demokracji. Jak Ameryka spogląda na wybory niemieckie? Jestem ciekaw, czy Amerykanie, a w końcu nieobojętnie zarówno demokraci, jak i republikanie, mają swoje wpływy, swoje znaczenie. Czy wątek amerykański pojawia się w debacie niemieckiej? Czy tylko dotyczy on kwestii, nie wiem, niemiecko-rosyjskich, europejsko-rosyjskich? Czy jest to również motyw stricte niemiecko-amerykański, o którym chcielibyście panowie powiedzieć? Czy jeszcze ktoś z państwa? Wiadomo, że Niemiecka Republika Federalna jest mocnym ogniwem Unii Europejskiej. Jest liderem jej. Mówiliśmy tutaj, bo
stan obecny Unii Europejskiej, jak i przyszłość Unii Europejskiej jest zależna i będzie zależna od wielkich tego świata. Mówiliśmy o polityce, o Putinie, o Rosji, która wpływa destrukcyjnie i tu trzeba znaleźć jakieś modus vivendi, znalezienie racjonalnego rozwiązania stosunków z Rosją. Ale mam pytanie, jak lider Unii Europejskiej, Niemiecka Republika Federalna, w tym SPD, widzi rolę obecną i w przyszłości w stosunku do Unii Europejskiej i jej przyszłość polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Szczególnie nowego prezydenta, z których już informacji wiemy, że Europa nie jest obiektem jego szczególnego zainteresowania. A jego najbliższe otoczenie nawet się krytycznie wypowiada o Unii Europejskiej. Jak przyszły lider SPD widzi to, widzi ten problem polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych do Unii Europejskiej i do jej poszczególnych członków, bo to może być polityka w stosunku wyciągania, nie wiem, jak ta przyczyna była, że nagle Wielka Brytania wyszła, zresztą bardzo niekorzystnie to wpłynie prawdopodobnie dla nich, ale może być następny tekst. Gdzieś musi być przyczyna, kto musiał do tego namówić, zapłacić, przekupić i tak dalej. Dziękuję bardzo. Zebraliśmy kilka pytań, ale ja chciałbym jeszcze wykorzystać jedno pytanie do Adama, jeśli Roland także będziesz chciał na nie odpowiedzieć, to także proszę, bo chciałem zapytać się o ten bieżący aspekt relacji polsko-niemieckich w kontekście tego, co się wydarzyło na przestrzeni ostatnich tygodni w relacjach polsko-niemieckich i tej takiej bardzo antyniemieckiej retoryki, jaka towarzyszyła wyborowi szefa Rady Europejskiej. W tym kontekście chciałem się zapytać o reakcję niemieckiej opinii publicznej, także niemieckich elit politycznych, właśnie dotyczących tej antyniemieckiej retoryki polskich władz w ostatnich tygodniach i czy to ma realne przełożenie na realne relacje polsko-niemieckie, czy może mieć? Postaram się, dziękuję za wszystkie pytania, postaram się po kolei do nich odnieść. Znaczy, no tak, muszę się zgodzić z Łukaszem, tak, Schulz jest dla Polski problemem, jeżeli rządzi PiS, tak, ale każdy inny przywódca w Niemczech też jest problemem, tak samo Angela Merkel jest problemem dla PiS-u, czego mimo, że Jarosław Kaczyński wielokrotnie powtarzał, że Merkel jest najlepszą opcją dla Polski, to nie przeszkodziło moje brutalnie atakować i zupełnie w wielu przypadkach na 8. Co do narzucania kwoty, zgadzam się z tym, tylko że nie wszyscy w Europie muszą przede wszystkim brać interes Polski, tylko biorą przede wszystkim swój interes własny narodowy, a także interes całej wspólnoty. Jakby zadaniem polskiej dyplomacji jest to, żeby wypracować takie rozwiązanie, które zadowoli i Polskę, i polską opinię publiczną, i elektorat, w tym wypadku Prawa i Sprawiedliwości, ale który jakby też pozwoli rozwiązać pewne problemy. I w przypadku uchodźców no jest mnóstwo pomysłów, które przychodzą do głowy po prostu od tak, jak można tę kwestię rozwiązać. Można rozwiązać ją założeniem na przykład Funduszu Solidarnościowego, gdzie będzie wpłacało się pewne kwoty na rzecz poradzenia sobie z problemem uchodźczym, tak, żeby wesprzeć Grecję, wesprzeć Włochy, które sobie ewidentnie
nie radzą z tymi problemami. Tak naprawdę to widzimy kolejny raz ten problem solidarności, tak? A w momencie, kiedy on nie chce robić z nikim solidarnie, no to w pewnym momencie inne państwa też powiedzą z pracą i okaże się, kto bardziej po prostu korzystał na tej solidarności. I wydaje mi się, że dobrze na tym będziemy. I oczywiście padały, jeżeli mowa o pewnych, ja mówię o funduszu na przykład na solidarnościowym na kwestie uchodźcze, pojawiły się w dyskusji europejskiej, pojawiły się kary w wysokości tam daje się ćwierć miliona euro za każdego uchodźcę nieprzyjętego. No to są oczywiście kwoty wielokrotnie zawyżone też, bo po prostu tyle nie kosztuje utrzymanie miejsca w ośrodku dla uchodźców. Tak? Znaczy po prostu takie są liczby. No ale mówię, no to jest po prostu zadanie dla polskiej dyplomacji, żeby zaproponować konstruktywne rozwiązanie, czego Polska nie robi. Tak? Polska odrzuca propozycje, odrzuca różnorakie propozycje, a sama nie ma żadnych propozycji. Więc jakby tu zapędzamy się sami w Kozirów. Co do kwestii solidarności z krajami Europy, południa Europy, ja jeszcze nie słyszałem też, żeby ten wątek był mocno akcentowany w tej kampanii wyborczej. I on tak naprawdę pewnie nie będzie specjalnie akcentowany. Będą akcentowane kwestie ogólnej solidarności europejskiej. Przytaczałem przykłady, jak Martin Schulz odnosił się do kwestii solidarności w czasie kryzysu greckiego, tak, z dość konkretnymi propozycjami, ale wtedy oczywiście z innej pozycji, bo z pozycji polityka europejskiego przede wszystkim, a nie niemieckiego, mówił właśnie o wspólnotowieniu długów, o euroobligacjach, które miałyby pomóc Grecji, a jednocześnie nie mówił na przykład, czyli kategorycznie sprzeciwiał się przeciwko automatycznej redukcji czy odpuszczeniu długu Grecji. No to jest jakby ewidentne granie też pod niemiecką opinię publiczną, tak? No w Niemczech atmosfera była taka, no dlaczego my mamy płacić na tych leniwych Greków, tak? Mimo że jakby niewiele miało to wspólnego z rzeczywistością, no ale to są jakby pewne ukłony, które trzeba wykonać w stosunku do rzeczywistości politycznej, także we własnym kraju. Ale nie wydaje mi się, żeby to aktualnie, w momencie, kiedy Grecja teraz jest leciutko na plusie, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy, kryzys nie hula tak jak hulał kilka lat temu, żeby to był istotny temat. On bardziej będzie pod jakby większym kapeluszem tej właśnie solidarności europejskiej, na co się składa troszeczkę więcej kwestii. Na pytanie, co niemieckie partie mogą zaoferować Polakom? Niemieckie partie nic nie oferują Polakom. Niemieckie partie kierują swoją ofertę do Niemców, do wyborców niemieckich. I zadaniem niemieckich partii nie jest formułowanie specjalnych ofert dla Polski, a także dla mniejszości polskich, znaczy dla osób polskiego pochodzenia mieszkających w Niemczech. Tym bardziej, że Polacy w Niemczech są politycznie bardzo zdemobilizowani, powiedziałbym, nie tworzą jakichś specjalnie silnych ugrupowań, nie mają silnej reprezentacji. Aktualnie próbuje to zmienić partia Razem, która przynajmniej w dużych ośrodkach jest aktywna, szczególnie w Berlinie, gdzie około 400 osób działa, organizuje różnego rodzaju wydarzenia, ale ja nie spodziewam się tutaj specjalnie oferty ani dla Polaków, ani dla Polski. To raczej Polska w tym sensie powinna zareagować na wynik wyborów w Niemczech i wtedy postarać się osiągnąć jakieś porozumienie. Od Polski zależy też, co zrobi z takim, a nie innym wynikiem wyborczym. Tak, no od PiS-u zależy, co zrobi. No ja nie spodziewam się niczego dobrego po dyplomacji PiS-u, więc jakby to też jest zadanie dla wszystkich pozostałych sił politycznych, żeby utrzymać kanał komunikacji, żeby budować te więzi na poziomie partii politycznych, na poziomie europejskich partii politycznych, na poziomie różnego rodzaju ruchów oddolnych. Tych inicjatyw jest wiele. Mamy chociażby Niemie i Sabatwa Kisa jako pewną alternatywę, co także robi partia Razem, a w przypadku SLD mamy Europejską Partię Socjalistów i mamy frakcję SLD w Parlamencie Europejskim. Tak samo Zieloni mają swoją odpowiednią frakcję, no, a także partię Radykalnego Centrum, tak, znaczy Platforma Obywatelska i Nowoczesna też mają swoje rodziny polityczne w Europie i muszą budować te kontakty i zastanawiać się, co się będzie działo w czasie popisie, tak? Jeżeli taki nastąpi szybciej, oby szybciej niż później. To pytanie o Stany Zjednoczone w kampanii. Martin Schulz jest bardzo krytyczny względem Donalda Trumpa. Porównuje go też do Putina, czy w zasadzie stawia go z Putinem na,
na jednym poziomie, co jest bardzo ryzykowne, bo po pierwsze no, mija się tutaj z prawdą, no bo jednak Trump mimo obrzydliwej retoryki nie zachowuje się jak Putin, a jednocześnie ale jakby resentymenty antyamerykańskie są dość silne w niemieckim społeczeństwie. Czy może ta krytyczna postawa względem Stanów Zjednoczonych, mimo bardzo bliskiego sojuszu przecież amerykańsko-niemieckiego, który jest najsilniejszym, czy był przed Trumpem, przynajmniej przez lata, był najsilniejszym sojuszem, jeżeli chodzi o stosunki transatlantyckie, to Niemcy, a nie Wielka Brytania przecież były głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie. W kontekście amerykańskim istotny będzie w kampanii niemieckiej na pewno wątek zbrojeniowy, wątek natowski, czyli wątek osiągnięcia tych słynnych 2%. I tutaj SPD stara się ustawić jako partia miłująca pokój i niekoniecznie dążąca do osiągnięcia tych słynnych 2%, których się domaga Trump. Zresztą Schulz miał bardzo ciekawą propozycję, żeby do tych 2% wydatków na zbrojenia wliczyć pomoc humanitarną. Włączyć wszystkie kwestie, wszystkie fundusze rozwojowe, a Niemcy są liderem, jeżeli chodzi o te kwestie. No bo przecież to nie czołgi zwalczają głód, tylko to faktycznie jedne rozwojowe. Tak, dokładnie tak. Więc jakby tutaj, ale mówię, no, na potrzeby kampanii na pewno będzie SPD się ustawiało w kontrze i starało się jakby też zapędzić CDU w taki kozi róg, że to tu jest bardzo militarystów, a my stawiamy właśnie na te miękkie czynniki. W kontekście jeszcze Polski i Trumpa, mi się wydaje, że Angela Merkel zareagowała na, czy zapowiedź Angeli Merkel o zgodzie, czy o forsowaniu projektu Unii Dwóch Prędkości, to jest w dużej mierze reakcja właśnie na Trumpa. Reakcja na pewne zewnętrzne zagrożenie, które no, jeszcze się nie zmaterializowało, ale może się zmaterializować. I stąd jakby dążenie do konsolidacji w ramach pewnie bardziej elitarnego klubu, który jakby no Niemcom jest o tyle potrzebny, że Niemcy ucierpią na konfrontację z Trumpem, tak? No bo Niemcy są pasem eksportowym, Trump chce zwalczać jakby takie państwa, które szkodzą gospodarce Stanów Zjednoczonych w jego mniemaniu. Więc jakby stąd ta konsolidacja i zgoda Angeli Merkel na tą Unię Dwóch Prędkości, właśnie chodzi o to, żeby Niemcy odbudować takim silniejszym sojuszem. A jednocześnie, co jest ciekawe, Merkel bardzo długo się broniła przed tą Unią Dwóch Prędkości. W ogóle Niemcy panicznie boją się izolacji w Europie. I boją się izolacji z kilku powodów. I jednym powodem jest to, że oni tak naprawdę w Unii Europejskiej, mimo że są faktycznie najpotężniejszym państwem, jeżeli spojrzymy sobie na to, na ten poziom jakby najwyższy, tak, czyli powiedzmy to, co się dzieje też w Radzie Europejskiej, to Niemcy najczęściej forsują swoje zdanie i swoje stanowisko, ale jeżeli przejdziemy już na poziom bardziej roboczy, czyli zobaczymy, co się dzieje na posiedzeniach Rady Unii Europejskiej, czyli tam, gdzie na bazie tych dużych decyzji politycznych wypracowuje się już takie konkretne rozwiązania, to Niemcy są bardzo często przegłosowywani przez koalicję państw południowych, przez Francję, czy głównie koalicję francusko-włoską, hiszpańską itd. I Polska jest Niemcom potrzebna, żeby właśnie jakby balansować te państwa południa. I to jest jakby też dla Prawa i Sprawiedliwości szansa, że my pewnie jesteśmy też tym Niemcom potrzebni. No problem jest taki, że nie wykorzystujemy tej szansy. Znaczy ja się spodziewałem, że jeżeli Niemcy będą postawieni, jakby sprawa będzie stała na ostrzu noża i będzie do wyboru albo Unia Dwóch Prędkości i Niemcy zostaną jakby skonfrontowani z większością państw południowych, która będzie chciała największej solidarności w kwestiach euro, czy trzymać się jakby z tym niepewnym partnerem aktualnie Polską, no to oni wybiorą oczywiście Europę Zachodnią i Europę Południową, tak? Ale nie myślałem, że będzie to się działo tak szybko. Nie myślałem, że to się wydarzy, że ta populacja będzie już teraz. No i stąd jakby moje założenie, że jednak zewnętrzne zagrożenie Trumpa przyczyniło się też do przyspieszenia tej debaty o Unii Dwóch Prędkości, co jest oczywiście dla Polski ryzykowne. O ile ten klub będzie zamknięty, bo jeżeli ten klub, ten szybszy klub będzie otwarty, no to możemy mieć nadzieję, że będziemy mogli do niego dołączyć.
I chyba tyle. To bardzo dziękuję i poproszę o dodane fakty o podsumowanie. Trump. Trump. Große Verwirrung. Duże zamieszanie. Die Bundesregierung ist verwirrt, die SPD ist verwirrt. Rząd federalny jest zamieszany. SPD jest zamieszana. Unia Europejska. Nie wiemy. Der Militärschlag, Flughafen in Syrien. Na lotnisko w Syrii jest na to dowodem. Wir hoffen, demnächst mehr. Mamy nadzieję, że dowiemy się więcej. Bekommen wir es mit einem Handelskrieg? Czy będziemy toczyli wojnę handlową? Nie wiemy. Können wir das Klimaabkommen von Paris einbauen? Czy możemy wrzucić umowę klimatyczną z Paryża do kosza? Nie wiemy. Wie gehen wir mit dem Krieg? Co zrobimy z wojną i konfliktami na Bliskim Wschodzie? Co zrobi z tym amerykańska administracja? Bo uspokojenie sytuacji jest warunkiem sine qua non dla rozwiązania problemu migracyjnego. Wiemy, co chce Putin. To już wiemy bardziej. Osłabić Unię, podzielić ją i wyciągnąć jak najwięcej profitów dla Rosji. Klasyczna geopolityka z XIX wieku. O tym w międzyczasie wiemy. O tym wie rząd federalny, o tym wie też i SPD. A mimo to, albo właśnie dlatego dialog z oboma nie może się zakończyć, wręcz przeciwnie, trzeba go prowadzić, trzeba go zintensyfikować, trzeba pytać, czego chcecie, co robicie, szczególnie jeżeli chodzi o Stany. Relacje transatlantyckie mają dla RFN egzystencjalne znaczenie, mają dla Europy znaczenie egzystencjalne. Że nagle w Ameryce mamy administrację, które uważają Niemcy za niepewnego partnera, to jest w aktualnej konstelacji polityki bardzo ryzykowne. Od Unii, od państw członkowskich, od rządu federalnego wymaga to ogromnych umiejętności dyplomatycznych. Kwestia relacji polsko-niemieckich jeszcze raz. Naturalnie życzylibyśmy sobie, aby i Polacy uczestniczyli konstruktywnie w realizowanych procesach, a nie tylko mówili nie na pewne rzeczy, bardzo konkretne. I wtedy można by te sprawy bardziej konstruktywnie posuwać do przodu. To nie ułatwia rozwiązywania problemów europejskich, jeżeli państwa europejskie nie uczestniczą w rozwiązywaniu tych problemów. Może tyle na ten temat. Nie sądzę też, i SPD też tego nie podziela, że powinniśmy posuwać się w Unii Europejskiej różnymi prędkościami. Nie wiem, czy rdzeń Europy zdefiniowany ekonomicznie czy geograficznie będzie nam pomocny. Nie? Powinniśmy się wspólnie, intensywnie zajmować wspólnymi problemami. Ale podwójne prędkości istnieją, różne prędkości, to jest jasne. Raz są to państwa strefy euro,
To jest jedna prędkość, a reszta to są państwa, które nie są w euro. Rozwiązywanie problemów gospodarczych i w Unii Walutowej, te problemy, ich rozwiązanie musi być posunięte do przodu. I to jest jednoznaczna sytuacja. I tu nie ma co wątpić, bo załamanie się euro miałoby zgubne skutki dla członków Unii Europejskiej. Trudno sobie wyobrazić, jak straszne byłyby te konsekwencje. Oznaczałoby załamanie się gospodarek Unii Europejskiej. O tyle więc i na tym w kontekście Stanów, w kontekście Rosji chciałbym zakończyć. Powinniśmy przypomnieć sobie o naszej wspólnej sile, o naszej sile jako Unii Europejskiej. Nie ma innego rozwiązania, abyśmy wspólnie rozwiązywali te problemy i nie dać się podzielić. Każde państwo członkowskie, nawet największe, nawet tak mocne jak Niemcy, to wyzwoliłoby wszystkie siły globalne, to wyzwoliłoby siły konkurencji, którym nie moglibyśmy sprostać. Za takim podejściem do Unii i do jej problemu stoi także i Martin Schulz. Ja rozumiem pana pytanie nie jako pytanie dotyczące europejskiego południa, ale dotyczące globalnego południa. Kampanie wyborcze są na ogół kampaniami dotyczącymi polityki krajowej albo polityki zagranicznej. I tak to u nas też jest, ale rzeczywiście, także te kwestie nie odgrywają w kampanii wyborczej jakąś rolę. Ale jasnym jest, że trzeba będzie wyasygnować dużo pieniędzy, aby pomóc Afryce subsaharyjskiej w rozwiązaniu jej problemów. Ja, choćby tylko te problemy migracyjne, z którymi do czynienia mają Włochy czy południowa Francja. To wymaga jednoznacznych wysiłków. Jakie to jest trudne i na ile znowu ciągle przeżywamy porażki, obserwujemy na przykładzie struktur władzy panujących w takich krajach, by przezwyciężyć. Pomoc na rzecz rozwoju sprawiła, że wielu tamtejszych potentatów tylko próbowało się wzbogacić. To jest inna kwestia, na którą należy się zastanowić. Nawet problemów globalnego południa nie można jednak zapominać, bo te problemy ciągle do nas wracają w postaci uchodźców. Oni nie uchodzą do Chin, oni nie uchodzą do Rosji, oni uchodzą do nas. A dlaczego? Dlatego, że Unia Europejska jest dla nich rajem. My jesteśmy jedynymi, którzy są w raju i którzy o tym nie wiedzą, to jesteśmy my. Okej, w raju też na pewno są problemy i na pewno nie jest wszystko jasne. Ale mam nadzieję, że znajdziemy się wszyscy w niebieskim raju i socjaldemokracja będzie tam mogła także przyczynić się do rozwiązywania tamtejszych problemów. Bardzo dziękuję. Jeszcze Adam chciałby ostatnie słowo. Nie ostatnie słowo, tylko zapomniałem odpowiedzieć na twoje pytanie o tym, jak niemiecka opinia publiczna zareagowała na tą całą hecę z wyborem Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Zareagowała całkowitym niezrozumieniem. Znaczy, wydaje mi się, że w Niemczech nikt za bardzo nie rozumie, o co chodzi, po co to się dzieje, jaki ma być finalny etap tej całej polityki. A warto zwrócić uwagę, że niemieckie media bardzo dobrze czytają, jaki jest interes narodowy Niemiec. I co przez to w Polsce bardzo często, szczególnie prawicowi dziennikarze czy prawicowi komentatorzy zarzucają niemieckim mediom, że są ręcznie sterowani przez, w tym wypadku przez Angelę Merkel,
Ja też mam zupełnie odwrotnie. Niemieckie media bardzo dobrze analizują sytuację międzynarodową szczególnie. Powiem zresztą w wielu wypadkach tak sobie, ale międzynarodową szczególnie europejską czytają bardzo dobrze. Niemieckie media po tym pierwszym szoku, jak PiS doszedł do władzy i zaczął demontować Trybunał Konstytucyjny, przyjmować media, faktycznie były w dość dużym szoku po tym, że no, potem jednak bardzo spokojnych latach współpracy w poprzednim czasie. A jednak już po jakimś czasie, szczególnie jak już zbliżało się to spotkanie, czy to spodziewane spotkanie się wtedy jeszcze Angeli Merkel z Jarosławem Kaczyńskim, robiły wiele ukłonów w kierunku do Polski. Tak? Jakby zwracało uwagę, dlaczego Polska jest istotnym partnerem dla Niemiec, w jakich kwestiach można współpracować, jak można by podejść jakby tego całego Kaczyńskiego i jak z nim jakoś konstruktywnie współpracować. I bardzo były też pozytywne reakcje tak naprawdę po spotkaniu Kaczyński-Merkel. Kaczyński jest oczywiście też bardzo dobry w mamieniu europejskich, nie tak dobry jak Orban, ale też próbuje to robić w mamieniu europejskich partnerów. Wystarczy tu powiedzieć, że jakby głównym postulatem w polityce europejskiej Kaczyńskiego była wspólna broń atomowa, czyli europejskie siły nuklearne, co jest oczywiście projektem bombastycznym i absolutnie nierealistycznym, ale jednocześnie niemieckie media odebrały to jako pewną jakby ofertę, że może jednak z tym Kaczyńskim da się coś zrobić. I wydaje mi się, że niemiecka polityka także to tak odebrała. A to, co się stało później w Brukseli, no jest, spotkało się z całkowitym niezrozumieniem. I to jest tak naprawdę największy problem w polityce, w stosunkach polsko-niemieckich aktualnie. Zresztą tak samo jak Trump jest wielką niewiadomą dla Niemiec, no to Polska jest taką mało niewiadomą. Znaczy jest nadzieja, że da się konstruktywnie coś z tą Polską zrobić, bo ta Polska jest istotna i historycznie, i aktualnie, ale nie bardzo wiadomo co. Bo też widzimy, że z Polski płyną bardzo różne sygnały. Tak jak mówiłem, Jarosław Kaczyński na niemieckiej prasy dał mi dwa wywiady, gdzie mówił, że Angela Merkel jest najważniejszym europejskim partnerem, że Niemcy są najważniejszym europejskim partnerem Polski, a w drugim wywiadzie dla polskiej gazety mówi, że wszystkie interesy Polski są sprzeczne z interesami Niemiec. Więc tak naprawdę w pewnym momencie już nie bardzo wiadomo, o co temu Kaczyńskiemu chodzi. I bardzo trudno też Niemcom dostosować jakby swój przekaz do takiego polityka, który z jednej strony mówi, że tak, chcemy współpracy, ale wraca do siebie i kolokwialnie można powiedzieć, że pluje na władze niemieckie. A Niemcy czytają polską prasę. Więc jakby Niemcy wiedzą, co się dzieje w polskiej prasie. To nie jest tak, że nie wiedzą, co się dzieje, że te sygnały, te wewnętrzne, jak te wywiady nie dochodzą do niemieckiej opinii publicznej, jak najbardziej dochodzą. Więc jak mówię, no Polska jest taką ciągle taką małą, niewiadomą i nie bardzo wiadomo, co z nią zrobić. Chciałoby się coś zrobić, ale nie bardzo wiadomo, co można. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Adamowi Rolandowi, bardzo dziękuję Państwu za te pytania. Niemcy są uważani za taki motor napędowy europejskiej integracji, jednocześnie za taki najbardziej przewidywalny kraj, gdzie wydaje się no, nieprawdopodobne, aby wpływ na władzę miało ugrupowanie jawnie nawołujące do opuszczenia Unii Europejskiej. Polska także wyróżnia się na mapie Europy, ale chciałem powiedzieć, czym się pozytywnie wyróżnia, bo tutaj było sporo, czym się wyróżnia negatywnie. Otóż wyróżnia się pozytywnie tym, że jednak większość Polek i Polaków w sondażach optuje za tym, że integracja europejska i obecność Polski w Unii Europejskiej jest czymś pozytywnym i wydaje mi się, że bardzo pozytywne jest to, że w reakcji na te wydarzenia związane z wyborem szefa Rady Europejskiej nawet partia rządząca w Polsce uznała za stosowne podkreślić z całą mocą, że jest za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. Także chyba bardzo pozytywny jest ten ruch sondażowy, który jakby czasowo wiąże się z tymi wydarzeniami na arenie europejskiej, ze spadkiem poparcia dla partii rządzącej, więc to jest taki aspekt bardzo pozytywny. I wreszcie wydaje mi się, że coś, co jest takim największym sukcesem polskiej pracy w marcu 1989 roku, to jest także coś, o czym mówił Adam Kaczyk wcześniej, że w relacjach polsko-niemieckich udało się wypracować nie tylko kanały komunikacji na poziomie władz państwowych,
ale także na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, instytucji, organizacji pozarządowych, czego przykładem jest także nasze dzisiejsze spotkanie. Wydaje się, że to jest taki czynnik stabilizujący relacje polsko-niemieckie na dobrym poziomie. Miejmy nadzieję, że ta przestrzeń będzie się poszerzać. Bardzo chciałem serdecznie podziękować panelistom. Chciałem bardzo serdecznie podziękować tłumaczowi panu Piotrowi Żwakowi za to, że tak świetnie przetłumaczył to, co dzisiaj mieliśmy do powiedzenia. Chciałem państwu bardzo podziękować, że zdecydowaliście się spędzić tak piękne popołudnie i wieczór z nami i jednocześnie już dzisiaj zaprosić za rok na kolejną konferencję lasalowską. Przygotowujemy dużą niespodziankę, ale z promą, którą się niespodziankę, to jeszcze nie będę ujawniał, jaki będzie temat, ale już dzisiaj zapraszam za rok w kwietniu na kolejną konferencję pod patronatem wybitnego socjaldemokraty wrocławianina Fernanda Lassola. Tymczasem życzę państwu miłego wieczoru, a tym z państwa, którzy nie wzięli jeszcze książki Martina Schulza, to bardzo proszę, może tam przywieźć sobie książkę. Zapraszam. Miłego wieczoru.